Zdrowia. No, czy Ameryki, czy siła Ameryki, czy wpływ Ameryki na cały świat zmniejsza się? Czy jest taki sam, czy się zwiększa? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No, na ostatnie 20-30 lat Ameryka tak powolutku na całym świecie się wycofywała, czy raczej no, traciła wpływy. No, na pewno tam w okolicach roku 2000 no, to już zaczęło się. No, problemy były, tak? Afganistan, Irak. W sumie ONZ zdecydowało o tym, że Ameryka weszła do Iraku. No w sumie to Irak zdecydował, że Ameryka weszła do Iraku po tym napadzie na Kuwejt. Później Irak odmówił sprawdzenia tych swoich broni ukrytych, pomimo, że było kilkanaście rezolucji Organizacji Narodów Zjednoczonych. No ale jeden wielki bałagan. Wiosna arabska zamieniła się w sumie bardzo szybko w zimę. Cały Al-Kaida w całym tym muzułmańskim strefach po prostu też się przemieniła. Powstał ISIS, powstały te dziwaczne nadzieje tego kalifatu. W sumie to Imperium Otomańskie sobie myśleli, że będzie. Także dużo problemów jest. Ten Trans-Pacific Partnership też był bałagan. Tak, demokracje na całym świecie w sumie się też zmieniają. No i Ameryka się zmienia. Teraz Obama był wybrany, 8 lat Obamy, no to właśnie też doprowadziło do tego, że po prostu wszyscy zaczęli kopać Amerykę, ubliżać Ameryce. Obama na pewno nie pomagał, nie budował szacunku. Nie robił nic, co za granicą Ameryka by miała więcej szacunku. No i teraz Trump przyszedł, no i on mówi, nie ma się co pieprzyć w tańcu, nie ma co tam udawać. No szczególnie, że Ameryka zrobiła się takim policjantem świata, no i pilnuje porządku, no za duże, spore pieniądze. Podatnik amerykański jednak płaci bardzo dużo. Ameryka pilnuje Japonii, Ameryka pilnuje Europy na Bliskim Wschodzie. Też Ameryka wkłada swoje pieniądze. Także to jest dużo pieniędzy w to idzie. No ale problem jest taki, że Trump powiedział, że pilnowaniem nawet w Europie, no ale jakiś szacunek ekonomiczny, jakaś wymiana towarowa, no to powinna być lepsza. Pogonił wszystkich tych z NATO, że po prostu tak jak obiecali, czy mają w swojej umowie te swoje procenty budżetu narodowego, czy dochodu narodowego, że mają płacić, no to powinni płacić, a nie płacą. No i teraz właśnie Trump tego wymaga. W Ameryce to pilnowanie świata, no to nie jest popularne ani wśród skrajnej lewicy, ani wśród skrajnej prawicy, no bo obydwie strony akurat, no ale to tak się zwija, tak, to jest takie kółko, ekstremalna lewica, ekstremalna prawica, a ci normalni pośrodku, no jedni bardziej socjalistyczni, drudzy bardziej powiedzmy biznesowo, czy wolność rynku dla pojedynczych ludzi, no to jednak w obydwu tych ekstremalnych sytuacjach oni chcą, żeby jednak Ameryka wyszła i z Europy, z Dalekiego Wschodu, Bliskiego Wschodu, Azji i tak dalej. No i proponują, żeby w zasadzie to tak wybalansować tych wszystkich aliantów
żeby wszyscy się zajęli pilnowaniem swoich rzeczy. No Japonia zaczyna się bać na przykład teraz Chińczyków. No, niektórzy mówią, że to zemsta jest, powiedzmy, za drugą wojnę światową. No ale pomijając to, dużo ludzi w Ameryce zaczyna właśnie mówić, że trzeba troszeczkę poprzycinać, no te zaangażowanie na całym świecie. W latach 1990 były duże problemy, ale w zasadzie po Ameryka no wygrała tą zimną wojnę. Ameryka jednak postawiła bardziej na demokrację niż na komunizm. Komunizm upadł. W sumie no nie tyle upadł, bo w Polsce to w zasadzie wyrolowali Polaków. W Rosji też wyrolowali komuniści wszystkich. No ale nie ma już tej zimnej wojny, nie ma tych partii komunistycznych. Są partie pokomunistyczne. No może nawet gorzej, tak jak w Polsce te całe PO. Ten Prawo i Sprawiedliwość nigdy nie miało szansy się ani wycisnąć ani Prawa, ani Sprawiedliwości. No i ciągle jednak lewica pilnuje. W latach 1960 no Ameryka była w dziwnej sytuacji, no bo właśnie to też po wojnie to była odbudowa, to było w zasadzie i pomoc Europie. UNRWA działała, Plan Marshalla. Ameryka pompowała dużo pieniędzy, szczególnie do Europy Zachodniej. Do Polski też chcieli pompować, ale Stalin powiedział, że nie będzie brał od kapitalistów. Plan Marshalla jednak postawił na nogi Niemcy, postawił Francję. No w Niemczech to w zasadzie to by kanibalizm był i tam po prostu by była jedna wielka tragedia i jeden wielki... No ludzie by umierali, także że Ameryka jednak postawiła ich na nogi jako taką zaporę przeciwko komunistom, bo to wtedy jednak zaczęła się ta wojna, zimna wojna, szczególnie że Stalin po tych Jałtach, Teheranach i wszystkich innych sytuacjach przesunął tą Polskę o te 200-300 kilometrów na zachód, no i wziął pod swoją kontrolę polskimi komunistami wyszkolonymi w Moskwie i polskimi komunistami, którzy przyjechali na czołgach w zasadzie przez Lublin. 22 lipca to Lublin, a 1 sierpnia no to było powstanie warszawskie, tak, także to właśnie akurat na czasie. Ameryka w latach 60. no to zaangażowała się tak nieszczególnie z Wietnamie. W Wietnamie pojedynczo się w sumie zaangażowała. Tam Francja, te Indochiny, no to pompowała kasy w tych swoich koloniach. No oczywiście też przywieźli im tam lokomotywy parowe, które chodzą do tej pory. No ale komuniści jak wszędzie po prostu wygonili białych. No i Wietnamczycy tłukli Wietnamczyków, tak jak to było w Polsce. Polacy zabijali Polaków w Chinach, Chińczycy zabijali Chińczyków, znaczy komuniści zabijali wszystkich innych. No i Ameryka przegrała tą wojnę, ten Saigon upadł, no ale to tylko dlatego, że właśnie komuniści spenetrowali cały ten południowy Wietnam. W 76 roku, rok po właśnie upadku Saigonu, Jimmy Carter doszedł do władzy, no i zaczął kombinować, jak się wycofywać właśnie ze świata, No ale jednak nie za bardzo to można, no bo jak się tak popuści, no to właśnie tak jak Obama popuścił na Bliskim Wschodzie, no to doszło do władzy ten kalifat. Ten kalifat to doszedł do władzy przez to, że popuścili.
popuścili jednak. I to było, co było. No Carter doprowadził, że Izrael i Egipt, powiedzmy, tam zaczął współpracować. No Egipt do tej pory, powiedzmy, jakoś z Izraelem tam trzyma. Ameryka zobowiązała się właśnie do obrony tych państw arabskich, ale tam zaczęły się w 80 roku, w 79 w Afganistanie. Także też znowu Ameryka się wciągnęła. W tym samym czasie też Europa Zachodnia zgodziła się na obronę tą nuklearną. Reagan w 80 roku został wybrany i przez następne dziesiątki lat, łącznie z George'em H.W. Bush, w sumie poskładał tą jakąś współpracę światową tego wolnego, wolnej, wolnych państw. Niemcy w tym czasie się złączyły, no na dobre i na złe. Niemcy zapłaciły dużą cenę w podatkach za tym, żeby wyciągnąć tą wschodnie prowincje czy rejony. No ale Ameryka nie poprzycinała tego, co obiecała, nie zlikwidowała, zmniejszyła. No i teraz mamy od nowa w sumie zimną wojnę. Zimną wojnę mamy przez Rosjan i Chińczyków. Amerykanie ogólnie nie myślą, że wojna w Wietnamie była błędem. Wojna w Wietnamie, że była błędem. No część tych hipisów w ten sposób uważała, no ale to jest te krwawa lewica, która dzisiaj właśnie tym marszem przez instytucje znowu doszła do władzy. No i teraz propaguje, powiedzmy, kompletny socjalizm. Także ta zimna wojna to w sumie na dzień dzisiejszy jest i nie jest, no ale Ameryka musi jakąś tą solidarność, jaką zachodnią odbudować. No Ameryka będzie się starała trzymać te swoje przywództwo, bo Chiny i Rosja jednak są dosyć niebezpieczne. To są dwa kraje, które jednak tam demokracji za bardzo nie ma, no i mają jednak podejście do całego świata takie, jakie mają. Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz, też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam, tu jest guziczek, dzwoneczek, dzyń, o codziennych powiadomieniach na filmiki. Wysyłajcie, polecajcie, piszcie pytania, piszcie odpowiedzi. I do następnego codziennego filmiku.